Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na TBR, czyli moje plany czytelnicze na sierpień. Jeśli chodzi o sierpień, to zaplanowałam sobie tutaj 5 książek, ale tak jak zawsze, to jest taka baza, z której będę sobie te książki wybierać. Natomiast jeżeli w międzyczasie znajdzie mnie ochota na coś innego, to oczywiście będę też sięgać po inne książki. I pierwszą książkę, którą tutaj chciałabym Wam pokazać, to jest Biblioteka o północy. To jest książka, którą już tutaj zaczęłam czytać, jak widać, więc kto wie, może uda mi się ją skończyć jeszcze w lipcu i tak naprawdę w ogóle w tym TBR-ze nie będzie się znajdować. Natomiast na ten moment dopiero przeczytałam 60 stron, więc na ten moment mamy końcówkę lipca, dodaję ją do tego właśnie TBR-u na sierpień, jeżeli się uda przeczytać wcześniej, to super, jeżeli nie, to nie. To jest historia kobiety 35-letniej, która ma takie życie, z którego jest bardzo niezadowolona, to znaczy ciągle narzeka, ciągle czegoś żałuje, że czegoś na przykład w przeszłości nie zrobiła, że czegoś nie udało jej się zrobić i postanawia popełnić samobójstwo. I w momencie, gdy podejmuje tę próbę samobójczą, to trafia do takiej właśnie tytułowej biblioteki o północy, gdzie okazuje się, że może sobie wypróbować wszystkie swoje potencjalne życia. To znaczy może sobie wybrać takie życie, gdzie gdyby podjęła inną decyzję, to byłaby w tym momencie w innym miejscu, byłaby trochę kimś innym tak naprawdę. No i zapowiada się to naprawdę bardzo intrygująco. Ja tak jak już mówiłam w którymś z poprzednich filmów, to mi się kojarzy z taką teorią wieloświatów, gdzie wiecie, mamy różne wymiary i w każdym wymiarze jakaś tam nasza osobowość żyje innym życiem. Po prostu gdzieś kiedyś na przestrzeni naszego życia podjęliśmy jakąś inną decyzję i nasze życie potoczyło się zupełnie inaczej. Także to mnie naprawdę bardzo intryguje. Natomiast jeżeli chodzi o sam początek tej książki, to na razie mimo tego, że główna bohaterka jest no już kobietą taką w średnim wieku, 35-latką, to ta książka jest napisana takim dosyć prostym językiem. Gdyby nie to, że był wspomniany właśnie wiek głównej bohaterki, to pomyślałabym, że jest to bardziej książka dla młodzieży. W taki sposób wydaje mi się jest pisana jak na razie, w taki bardzo lekki, troszkę, może nie to, że dziecinny, ale też takie nie do końca poważne, troszkę jak taka baśń. Także zobaczymy, jak mi się spodoba. Jak na razie jestem bardzo tej książki ciekawa i na pewno dam Wam znać, co o niej myślę. Druga książka to Prawdziwa cegła, ale coś, co po pierwsze znajdowało się w moim TBR-ze na cały 2021 rok, a mamy już jego drugą połowę, więc czas najwyższy zabrać się tę książkę. A po drugie, ostatnio wyszedł trzeci tom tej trylogii, bo jest to trylogia i znowu zrobiło się o tej serii bardzo głośno i bardzo nabrałam ochoty, żeby w końcu się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. I jest to oczywiście, jak już możecie się domyślić, Wojna makowa Rebeki Kwang. O tej książce, kiedy ta książka wychodziła chyba rok temu w Polsce, naprawdę dużo osób wypowiadało się bardzo pozytywnie, wielu osobom się naprawdę bardzo podobała. I to podobno jest taka fantastyka z bardzo ciekawie rozbudowanym światem, z bardzo ciekawymi bohaterami. Troszkę mamy tutaj historii Azji, bo ta tytułowa Wojna makowa jest właśnie inspirowana wojną pomiędzy Chinami a Japonią bodajże. Także no, brzmi to naprawdę intrygująco i tak jak mówię, słyszałam o tej książce mnóstwo zachwytów, także jestem bardzo ciekawa. Pojawia się też tutaj taki motyw nowicjuszki w jakiejś tam szkole magii i taki motyw też bardzo lubię. Ja za bardzo fantastyki może nie czytam, ale jeżeli już jakiś ulubiony motyw właśnie z takiej literatury miałabym wybrać, to byłby właśnie chyba motyw nowicjuszki w jakiejś szkole, która się czegoś uczy dopiero i dopiero będzie odkrywać coś, do czego została powołana bądź nie, do czego ma jakieś tam predyspozycje. No i tak jak mówię, jestem bardzo tej książki ciekawa, natomiast trochę mnie przeraża ta objętość, bo jest to trochę ponad 600 stron, takim drobnym maczkiem pisane. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie się to dobrze czytać, bo bardzo chciałabym w końcu poznać tę historię. I teraz wchodzimy już na takie dosyć poważne tony, bo mam tutaj Alice Smith i Zimę. Ta książka już się u mnie pojawiała w jakimś TBR-ze, natomiast nie udało mi się jej przeczytać, a chciałabym w końcu ruszyć trochę z tym cyklem pory roku, bo ciągle Wam mówię o tym, jak bardzo podobała mi się jesień, a nie sięgnęłam dalej po kolejne tomy tej serii, a mamy już na ten moment w Polsce cały cykl, to znaczy mamy zimę, wiosnę i lato również wydane. Ja zresztą ostatnio lato kupiłam i stwierdziłam, że w końcu dobrze by było się zapoznać z tymi historiami, więc zimę również planuję przeczytać właśnie w sierpniu. Nie za wiele wiem o tej książce, jeżeli mam być z Wami szczera, także jest dla mnie taką trochę niewiadomą. Mam nadzieję, że spodoba mi się równie mocno co jesień, albo jeżeli nie tak bardzo, to przynajmniej też mi się spodoba i będę chciała dalej kontynuować właśnie przygodę z tym cyklem o porach roku Alice Smith. Dajcie koniecznie znać, jeżeli czytaliście zimę, co o niej myślicie, czy jest równie dobra, czy podobała Wam się być może mniej, a może bardziej. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii i mam nadzieję, że na koniec sierpnia będę mogła w końcu wyrazić własną na temat tej książki. Dalej mam reportaż, bo dawno nie czytałam reportaży, a ten konkretny leży na mojej półce już no kilka dobrych lat, naprawdę. A jest to Swietłana Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. I jest to historia wojny, ale z perspektywy kobiet, która jest według tej książki, według tego, co jest tutaj z tyłu na okładce, zupełnie inna niż perspektywa mężczyzn. Zupełnie inaczej kobiety tę wojnę widzą, odbierają. No i wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawa perspektywa,
ponieważ jednak kiedy mówimy o wojnie, to wiele mówi się o żołnierzach, o poległych, o tym jak walczono na froncie, natomiast perspektywy kobiet jest naprawdę bardzo niewiele. No i Aleksijewicz to jest w ogóle no bliska. Natomiast ogólnie jestem bardzo tej pisarki ciekawa, ponieważ to będzie moje pierwsze spotkanie z jej twórczością, także już nie mogę się doczekać na myśl o tej lekturze i mam nadzieję, że uda mi się przeczytać tę książkę właśnie w sierpniu. I ostatnia już książka w tym TBR-ze to coś, czego jestem szalenie ciekawa, a jest to książka Państwo Gutwińscy, Ludzie, Zwierzęta i ich ludzie. I jest to książka, o której ja usłyszałam po raz pierwszy na Instagramie Magdaleny Kosteszyn, która właśnie polecała tę książkę i mówiła o niej naprawdę w samych superlatywach. Bardzo mnie interesuje tutaj tematyka tej książki, ponieważ mamy tutaj oczywiście zwierzęta, ponieważ Państwo Gutwińscy przez wiele lat prowadzili wrocławskie zoo i w ogóle wydaje mi się, że jest wokół nich taka legenda, że to są tacy obrońcy zwierząt, ludzie, którzy kochają zwierzęta, a okazuje się, że nie do końca. Mamy tutaj wiele kontrowersji, które właśnie ta książka ma obnażyć. Ma to być takie reporterskie śledztwo właśnie w tej sprawie, w sprawie tego, jak oni te zwierzęta traktowali, jak na przykład niedźwiedź przez wiele lat mieszkał na bardzo, bardzo małym wybiegu, wręcz za małym oczywiście jak dla niego. Poza tym samo zoo jest dosyć takie no, nieetyczne, wiadomo. Te zwierzęta, które powinny być na wolności, zamykane są w niewoli, często są w ogóle łapane gdzieś tam z dziczy i właśnie przewożone do niewoli. Tutaj z tego co wiem są też historie o tym, jak tytułowi Państwo Gutwińscy udomawiali dzikie zwierzęta, jak po prostu robili sobie z nich takie zwierzątka domowe, czego oczywiście nie powinno się zdecydowanie robić. No więc mamy tutaj wiele takich naprawdę kontrowersji związanych z osobami, które w Polsce trochę obrosły legendą, wydaje mi się. I jestem, no tak jak mówię, niesamowicie tej książki ciekawa. Bardzo chciałabym wiedzieć więcej na ten temat. Bardzo chciałabym wiedzieć więcej na temat funkcjonowania zoo w ogóle, jak to wszystko tam wygląda. Bo wiecie, o ile cyrk jest dosyć oczywiste, że do cyrku się nie chodzi, że cyrk ze zwierzętami, z zabawą nie ma wiele wspólnego, za to mnóstwo z cierpieniem, o tyle ja zawsze jak byłam małą dziewczynką, to zoo sobie tłumaczyłam w taki sposób, że przecież te zwierzątka, które tam się znajdują, to są zwierzątka, które są uratowane gdzieś tam, bo nie poradziłyby sobie same na wolności. No ale niestety, kiedy dorosłam, to trochę to moje takie naiwne myślenie zostało zweryfikowane i bardzo chciałabym poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, dlatego myślę, że ta książka będzie idealna i no bardzo nie mogę się tej lektury doczekać, chyba najbardziej z tych wszystkich, które zaplanowałam sobie na sierpień. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te sierpniowe plany czytelnicze. Dzisiaj taki szybki film, tak prezentuje się ten stosik w całości, jest to 5 książek, bardzo bym chciała, żeby wszystkie z tych 5 książek udało mi się przeczytać, ale jeżeli się nie uda, to na pewno kiedyś jeszcze do nich wrócę. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze plany na sierpień i czy czytaliście którąś z tych książek, które ja Wam tutaj dzisiaj pokazałam. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie, co o tych książkach myślicie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!